Krakowscy Święci, czyli jak to się stało, że wiele wieków temu, kiedy świat ograniczał się tylko do granic Europy, w słowiańskim kraju rodzili się Święci. Stanisław przyszedł na świat w pobliskim Szczepanowie. Wiele lat później został biskupem w Krakowie i napominał króla Władysława-Śmiałego. Król Władysław, zwany też szczodrym, nie lubił biskupa. Pewnego dnia Stanisław odprawiał msze świętą w kościele na Skałce. Król przyszedł nam świętą, ale nie po to, aby się modlić, ale po to, aby zabić Stanisława. Stanisław został pochowany na Wawelu, a jego relikwie spoczywają na Skałce u Ojców Paulinów. Święty Stanisław jest patronem Krakowa i Polski. Święty Jacek Odrowąż urodził się w 1185 roku. Przybył do Krakowa już jako Dominikanin. Dominikanie zostali założeni przez świętego Dominika po to, aby głosić Słowo Boże. Dzięki łasce Pana Boga dokonał w Krakowie wielu uzdrowień i nawróceń. Jego grób znajduje się w Kościele Ojców Dominikanów w Krakowie. Warto go tam odwiedzić. Bronisława urodziła się dawno temu, w 1204 roku. Żyła i mieszkała w Krakowie. Tutaj wstąpiła do zakonu sióstr norbertanek. Żyła w zgodzie z Panem Bogiem i ludźmi, a od świętego Jacka od Rowąża, nauczyła się modlić na różańcu. Od tej pory uczyła innych tej modlitwy. Została przeoryszą, czyli bardzo ważną siostrą i kierowała klasztorem. Bronisława zmarła w 1259 roku. Niedługo po śmierci matka Zofia Czeska urodziła się w 1584 roku w Budziszowicach. Założyła zgromadzenie sióstr prezentek. Matka Zofia poświęciła swoje zakonne życie pomocy młodym dziewczynom poszkodowanym przez los. Zofia Czeska zmarła w 1650 roku w Krakowie. Została pochowana w kościele mariackim. Jadwiga przyszła na świat na Węgrzech w 1373 roku. Jej krótkie życie przepełnione było troską o najuboższych, ale głównie o rozwój Polski i Litwy. Już w wieku 13 lat poślubiła króla Polski i Litwy, Władysława Jagiełłę. Dbała o edukację poddanych do tego stopnia, że swoje berło i królewskie jabłko, Ofiarowała Akademii Krakowskiej. Sama posługiwała się drewnianymi. Jadwiga zmarła w opinii świętości. Jej kanonizacja odbyła się w Rzymie, a na ołtarze wyniósł Jadwigę Jan Paweł II. Albert Chmielowski urodził się w 1845 roku w Igołomi koło Krakowa. Walczył w Powstaniu Styczniowym, gdzie został ciężko ranny. To wydarzenie odmieniło jego życie. Założył zgromadzenie Albertynów i Albertynek, którzy do dziś pomagają ludziom ze społecznego marginesu. Obserwował cierpienia ofiar wojny i postanowił spędzić resztę życia, służąc pomocą ubogim, chorym i cierpiącym. Zmarł w Krakowie w 1916 roku. Nie doczekał wyzwolenia Polski, które miał. Siostra Faustyna urodziła się niedaleko świnic Warckich, Koło łodzi, jako młoda dziewczyna, mieszkała i pracowała w łodzi. To tam, w czasie zabawy, na świeżym powietrzu, objawił się jej cierpiący Chrystus. Została siostro w zgromadzeniu Matki Bożej Miłosierdzia. W czasie pobytu w Wilnie, Pan Jezus nakazał jej namalować obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Po tym widzeniu, Helenka Kowalska rozpoczęła głębsze życie duchowe i starania o przyjęcie jej do zakonu. Zmarła w Krakowie Łagiewnikach w 1938 roku. Jan Paweł II, a właściwie to Karol Wojtyła, urodził się w 1920 roku w Wadowicach. Już jako mały chłopiec doświadczył wielu cierpień. Najpierw zmarła mu mama, potem brat, a na końcu tata. Młody Karol musiał ciężko pracować, Dużo się uczył, kochał literaturę i teatr, ale postanowił w końcu, że zostanie księdzem. Ksiądz Wojtyła rzetelnie służył bliźnim, został biskupem, a potem kardynałem. 16 października 1978 roku wybrano go na papieża. To już koniec naszej wędrówki z krakowskimi świętymi. Pamiętajcie, by się często modlić za ich wstawiennictwem. Zapraszamy także do Krakowa i Województwa Małopolskiego, tutaj poczujecie tę niezwykłą duchową atmosferę. To już koniec naszej wędrówki.